Na wieczornym koncercie galowym w ramach 6. edycji festiwalu Marii Czubaszek Cały Kazio wystąpili wyjątkowi artyści: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Dorota Barowa, Krzysztof Zalewski i Błażej Król. Koncert poprowadziła Joanna Kołaczkowska i Artur Andrus. To jest fantastyczny festiwal, on się bardzo wyróżnia na tle innych, na których ja bywam albo obserwuję. To jest zupełnie inaczej. Jest tutaj dużo więcej muzyki niż na innych festiwalach, chociaż jest to festiwal Marysi Czubaszek, czyli związany bardziej ze słowem. Fantastyczny festiwal. Ja jestem tu zachwycona przede wszystkim też miejscem, tą bliskością wszystkich tych pięknych miejsc tutaj w Polanicy. Ja zresztą bardzo dobrze Polanicę znam, tutaj na ferie przyjeżdżam. My tutaj jesteśmy z koleżanką wiernymi fankami, tak. Pani Marii Czubaszek uwielbiamy, kochamy. Jest wspaniała kobieta była. Wspaniała atmosfera tutaj właśnie co roku. Tak. Dlatego właśnie przyjeżdżamy. Przyjeżdżamy i przesłanie po prostu wolność umysłu. Najważniejsze. Rzeczywiście jest to tak fantastyczna i wspaniała impreza. Zupełnie inny klimat niż takie, które się dzieją w innych ośrodkach. Także zawsze warto tutaj być. Jest inny niż wszystkie. To jest coś wyjątkowego po prostu, jeśli chodzi o sztukę, o kulturę polską, jest to wyjątkowa rzecz, niespotykana chyba w kraju. To już jest kolejna edycja, w której bierzemy udział, staramy się być tutaj co roku, bardzo nam się podoba, wychodzimy zawsze pełni ogromnych wrażeń. Sama idea jest bardzo fajna i jak widać z roku na rok jest coraz więcej chętnych, którzy przyjeżdżają. Bilety się rozeszły w tempie błyskawicznym, dlatego staliśmy dzisiaj i w ostatniej chwili otrzymaliśmy te jako dostawka bilety, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Gościem specjalnym był muzyk jazzowy, pianista, kompozytor Wojciech Karolak, który otrzymał z rąk prezesa zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIX szczególne wyróżnienie oraz medal stulecia ZAIX-u. Jakby się tak zagłębić w znaczenie wielu takich fragmentów humorystycznych i powiedzonek mojej żony, to by wyszło z tego jakaś taka dziwna, przewrotna mądrość życiowa i taki wbrew pozorom szalenie pogodny i przyjacielski stosunek, przyjazny stosunek do otoczenia żywego i martwego. Lubi pan tutaj przyjeżdżać? Uwielbiam. Po prostu stałem się nałogowcem już. Zajmowanie muzyką rozpoczęło się, wydaje mi się, około tak 10 lat temu. Powolutko, stopniowo do przodu. Sprawia mi dużą przyjemność, wielką przyjemność obcowanie z brzmieniami, takimi i konstrukcjami utworów, które robimy. Po prostu to jest taki naturalny pływ. Jest pan jednym z najbardziej utytułowanych muzyków i tekściarzy młodego pokolenia. Co się czuje, osiągając takie sukcesy? Z jednej strony jest to niedowierzanie i próba przez szczypanie obudzenia się. Z drugiej jednak strony wielka radość i ekscytacja, kiedy to nie tylko jest moja przyjemność i szczęście, to jest szczęście całego zespołu i wkład całego zespołu, czyli same przyjemności, ale takie mieszane z niedowierzaniem. Pod muzyką ciast zamknięty brzęczy tak. Po jeziorze jak po strunie, czy po lipie, czy po łunie ciągnie złota dłoń, czy ptak. Jestem po raz pierwszy na tym festiwalu. Publiczność była fantastyczna i od początku jest bardzo wesoło. Muszę powiedzieć, że dla mnie to wielki zaszczyt i uroczystość w ogóle grać w Polsce, bo jestem z Czech, ale śpiewam po polsku i w Polsce bardzo mało gram, więc dla mnie to jest taki wielki dzień dzisiaj. Piękny festiwal i piękna okolica i pyszna woda i pogoda się poprawiła od razu. Nie wiem, może wy tu macie tak zawsze, po prostu ładnie, więc naprawdę piękna okolica, świetny festiwal. Świetni ludzie dookoła. Ja jestem tak pod wrażeniem pani Kołaczkowskiej od wczoraj, że jakby trudno mi się skupić jakby na swojej robocie. Jeszcze to wszystko mógłbym móc. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. Przy tobie oddycham, zapominam się na chwilę.
bardzo był duży rozrzut stylistyczny. To było tak dziwne, że to wydawałoby się, że na każdego z tych wykonawców powinna przyjść inna publiczność, a ta publiczność reagowała fantastycznie na każdego z nas. Jestem zdumiony, ale to fantastyczne jest. No i to właśnie świadczy o klasie publiczności. Pan rzuca słowa na ciszy, jak wiosna liście na drzewa. Niech pan mi coś napisze, a pani mi to zaśpiewa. O sercu szczerą zmowę, o szczęściu i o nadziei, ale też trochę o tym, że czasem się nie klei. Trochę o szczęściu i o nadziei, i że się czasem nie klei. Cała Polonica zarzucona jest złotymi myślami pani Czubaszek. To są fantastyczne rzeczy. Ja część tego znam oczywiście sprzed lat, część tylko, ale chodziłem po parku i czytałem to ze zdumieniem, bo to jest i zabawne, i mądre przy okazji. Piosenkę finałową festiwalu zaśpiewała Joanna Kołaczkowska w akompaniamencie Wojciecha Karolaka. Piosenka została przez nich wymyślona w trakcie festiwalu z udziałem publiczności, która podała 6 słów, jakie powinny się w niej znaleźć. Oryginalny, jedyny w swoim rodzaju tekst publiczność przyjęła bardzo entuzjastycznie i nagrodziła gromkimi brawami. Tu poezja, tu muzyka.